Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w Akademickim Gimnazjum w Bochni. Dzisiaj odbywa się finał projektu Matematyka Użyteczna, finansowanego przez Fundację M-Potęga. Jest z nami Mieszko Łucyków, jeden z członków zwycięskiej ekipy, który opowie o tym, co robili w ramach projektu. Wie Pan co? Zachęciła mnie do tego pasja. Przede wszystkim pasja do tworzenia czegoś nowego, czegoś wspaniałego. I również zachęciła mnie do tego nasza pani matematyczka. Jak inaczej. Jak przebiegała wasza praca? Więc najpierw poznaliśmy wszystkie wzory matematyczne dotyczące naszej pracy. Później zrobiliśmy projekty naszych mebli. Nanieśliśmy na nie wymiary, po czym wykonaliśmy makiety. Musieliśmy także zrobić wycenę naszego projektu. I w tym celu udaliśmy się do zaprzyjaźnionej firmy stolarki. Jak ci się podobał projekt? Uważam, że to było wspaniałe przeżycie i myślę, że każdy powinien spróbować swoich sił. Taki projekt jest bardzo dobry, łączy kreatywność. Uważam, że projekt to był bardzo super pomysł. Szafka jest bardzo przydatna, bo nie mamy dużo szafek. Czy zamierzasz brać udział w większej ilości takich projektów? Pewnie, bo to wpływa też na dalsze życie, że będziemy mogli umieć później wykonać takie szafki. A tobie podoba się ta szafka? Podoba mi się bardzo, jest bardzo przydatna i bardzo rozwinęła wyobraźnię chłopaków. Czy jesteś zadowolony z uzyskanych efektów? Tak, jestem bardzo zadowolony. Szafka wygląda fenomenalnie, ale myślę, że nie wyszłoby to tak genialnie, gdyby nie zaangażowanie całej naszej grupy. A teraz przenosimy się do naszego studia. Halo, halo, Krzysiu? Dziękuję, Czesiu. Teraz przeprowadzę wywiad z panią Urszulą Golińską, dzięki której ten projekt odbył się w naszej szkole. Skąd się wziął pomysł na taki projekt? Zawsze pytacie mnie na lekcjach matematyki, po co się uczyć matematyki? Po co nam to wszystko jest potrzebne? Myślę, że właśnie przez ten projekt zobaczyliście, że matematyka jest potrzebna, matematyka jest użyteczna i bez matematyki wiele dziedzin naszego życia po prostu by nie istniało. Jak ocenia pani współpracę z uczniami? Współpracę z uczniami, jak zawsze, oceniam bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy uczniowie naszej szkoły są zawsze bardzo chętni do pracy. I to było widać.